Hejka, moi drodzy, z tej strony DSEO. Kontynuujemy dzisiaj nasz custom do Tomb Raidera TR4 Gold Fading Light. Jest ze mną oczywiście Torgus. Cześć wszystkim! Ja już się pluskam tutaj w wodzie. Zaczynamy tutaj takie zajebiste, tropikalne klimaty. Też wskakuję, bo widziałam już tutaj we wcześniejszym odcinku naboje do szukuna. Dokładnie. Ale czy coś jeszcze? Tu no widzę, jakieś pływam. Prądy są. Prądy mówisz? Nie, po prostu krzaczki tak sobie latają. W te i z powrotem. Myślałem, że puściłaś prąda. Nie. Dobra, tu nic nie ma. Nie ma nic. Dobra, tutaj coś ciekawego. Tu widzę, że jakiś klucz musimy mieć. Mhm. O, widzę skrzynki do rozwalenia. Niby tak. Tu jest i zaś będzie, słuchaj, ząk na samym początku. No tak pewnie czuję. Tak będzie. A co to jest, jakaś butla? A potem się nie da wspinać. Nie. No właśnie widziałam tą butlę, ale nie da się z nią nic zrobić. Nie wiem. Nawet nie można chlusnąć ale sobie jednego. Czekaj, a tu nie ma po drugiej stronie nic? Ej, ja przeskoczyłam na drugą stronę. Za te skałki? Tak. A, no okej, okay, bo ja i też tu jest kolejny basen. O kurde, go by nie było rekina. Nie ma. No ja już tobie nie ufam po ostatnich rzeczach. Nie ma rekina, mówię, zaufaj mi, naprawdę. O Jezu, ale ja mam ptaka jakiegoś. No, trudno, żebyś nie miał. No ale atakuje mnie jakaś ara, papuga, nie wiem co to jest. Widzę, lata sobie jakaś ładna. A z drugim ptakiem jest wszystko w porządku, spokojnie. No nie wiem, myślałem, że ci ucięli. No. Mówisz, że o. Na to drzewo można się wspiąć, takie tutaj. Na inne. Drzewo? No, takie drzewko tu jest. I aha, ma na nim jest. Takie jakby drabinkę. No, taką. Jest, masz rację. Ale tu nie ma nic na do. Nie, no nie ma, ale tutaj nic więcej, nic tego szmegas? Nie widziałem, ale najpierw na to drzewo chcę. Mhm. Ono jest fajne. Kurde, wpadłem, żeś zaś do tej wody. A widzisz. Tak to jest pchać się tam, gdzie nie trzeba. Fajnie to wygląda. No i tam fajnie. Trzeba się odbić, widzę, przed siebie. No, do tyłu. Chociaż tam jest zabarka, to nie mają jakiegoś nożyka, nic. Czym my to sobie... Czekaj, właśnie. Poczekaj. To się rozwala pistoletami. Dobra, no widzę. Trochę to dziwne, ale... Bo w tym kasomie, który mieliśmy wcześniej, to się to rozwalało jakąś maczetą chyba wtedy, nie? Tak maczetę było. Maczetę mieliśmy wtedy. Ale... Jezu, jak się przestraszyłem. Czego? No tam mi wyskoczyło coś. Wyskoczyło ci? Ej, ale ta woda to tak gówno da trochę, powiem szczerze. Mnie tak wstanął. No tak, a nie mamy żadnych wybuchowych granat. Mamy granatnik. A mamy! Ale czekaj, mamy chyba też amunicję do tej kuszy taką wybuchową. Właśnie chcę zobaczyć. Mamy. Choose ammo, explosive, jasne, że tak. Jezu, ale żeż weź to. No i do widzenia panom. Nie chcę ci nic mówić, ale moja muzyka się nie podgłaśnia, nie chcę zapraszać. Na razie u mnie też nie, jest okej. Okay. Była sobie tam, teratatata, seratatata. Ale to na tym był koniec, a to co? Myślałam, że on butelkę trzyma, on to jest jakaś trzyma. Beczka i jakaś skrzynka. W tych takich ruinach tutaj, nie? No ja jestem, tu jest tak bardzo dużo wszystkiego. Ona jest beczka. Na bogato. Mhm. I tu jest skrzynka. I w skrzynce też coś jest. Dobra. Ładnie to wygląda. Jeszcze tylko jakiegoś ładnie. Statku brakuje. No, pewnie będzie później. No. Ale na statku jeszcze w TR-ach nie byłam. Znaczy, byłam, ale nie takim pirackim. No, na takim pirackim nie było się, no, to prawda, ja też nie. Nie kojarzę też z innych customów czegoś takiego. Natomiast bardzo mi się podoba to, że tu jest taka zmiana klimatu co chwilę, tak. Nie? Mieliśmy miasto, potem mieliśmy ten taki... Te takie bagna się. I teraz mamy właśnie takie tropikalne bardziej klimaty. Aha. To jakaś przepaść chyba. Ja tu na razie, wiesz co, chodzę sobie po tych bokach, bo ja nie chciałabym przeoczyć jakichś takich ciekawych, fajnych rzeczy. Tu no, to mogą być jakieś ciemne sekrety. Jakieś takie zakamarki tu są gdzieś po bokach. A powiedz mi, gdzie idziesz? W głąb tutaj tych... Tu są jakieś liny, no, już no, widzę. No, dokładnie, idę tutaj w głąb właśnie. Tam, gdzie liny tutaj, są. Tak, dokładnie. I tutaj jest jakaś przepaść.
taka sporawa dosyć. I teraz będę skakał po tej linii pierwszej. No dobra, a no coś to. Leci a tam wcześniej w miarę się rozejrzałeś, tak, ale tak powiem ci. Znaczy, no trzy pi razy drzwi. Nie? No pi razy drzwi, dokładnie. Czekaj, bo leci na mnie. Ptak. Jak podchodzę do liny, dobra. O właśnie. Liana, jesteśmy jak Tarzan. Tak. No ale Liaro, przestań się chustać, bo zaraz dostanę szału. Dobra. Skaczmy tam, tylko ja się boję, że. Oj, chyba no. Źle mam nacelowaną Larę. A może? O, dobra, pykło. Mówisz, tu jest kolejna lina. No mam to, jestem przy takiej skrzyni i z niej chyba trzeba na tą kolejną linę. Tak, tak. Tylko z miejsca na nią trzeba. Z rozbiegu no tak, to ona się przenika. O. No mi z miejsca też przeniknęła. No właśnie mi też. Trzeba było się trochę cofnąć. O, teraz, dobra. Ale gdzie z niej skaczemy? Tam na tam, przeciwko? Na wprost, chyba naprzeciwko. Tak mi się wydaje, dobra. No bo w sumie gdzie? Tylko czy ona tam doskoczy? Nie, no powinna chyba. No bo nie wiem, czy tutaj nie będziemy zjeżdżać. No chyba tutaj nie, tak mi się wydaje. Mam nadzieję. No jest okej. Okay. Bujam się. Jest okej, okay, jest okej. Okay. To jest otwarte jakieś przejście, dobra, ale to zanim. To jeszcze te boczki tutaj. Tak. W sumie flar nie wykorzystuję, to sobie pokorzystam. No teraz ty pokorzystaj, bo ja tam korzystałam wcześniej. To mnie coś posuwa. Spoko. No też, drzewa mnie posuwały. Nie, tu nic nie ma. Dobra, nie, też nic nie iść widzę. Dalej. Możemy iść dalej. Tu jakaś, tu może być jakaś batalia, coś czuję. A nie, dobra, cutscenka. Jaka czacha! Widziałam już fajnie. Taką. Ja też widziałem w jakimś customie. No ja w tym takim, co grałam w Terra po raz pierwszy. Okej. Okay. O, czekaj, i tu od razu po lewej masz to drzewko takie znowu. No widzę. I co tutaj, gdzie ono prowadzi? No ale nie rozglądamy się tutaj na dole, ja się znaczy, rozejrzę. Znaczy, no ja zaraz się rozejrzę, tylko myślałem, że to jakiś sekret tu będzie na górze, nie? Ten już by chciał sekrety. To jest jakiś kubłak, coś z tym zrobił. Nie, to są jakieś... O, można to rozwalić. Te takie wory można rozwalić i masz amunicję. Dobra. Nie, tu na górę trzeba iść. To jest ten. Przejście dalej. To tam na dole możesz spenetrować i powiedzieć, czy coś jest ciekawego. No, oprócz tej amunicji nie. No dobra. No to ja na razie sobie daruję. Najpierw jak będę wracał się, to dobrze. Wtedy wezmę. Dobra, tam jest kościotrup. Wspinaj się, działka. No palince. Spadaj, czemu on nie chce spaść? Ale to Jezus, jest głupie. Jezus, gdzieś jest jakiś... Ale to jest głupie. Dobra, gin. I teraz tak, tutaj na górę się nigdzie nie dostanę. Tu też nie. Chyba, nie skaczesz też. W stronę tego... W tej czachy? Tej czachy, tak, dokładnie. Od lewej strony. Dokładnie. Dobra. Dokładnie, tak. I teraz na drugą chyba stronę trzeba. Z tej tego czachy. Gościa trzeba tu zrzucić, widzę. No właśnie nie chciał mi on spaść, nie wiem o co chodzi. Bo ja w niego strzelałem i normalnie tak jakby ściana tam była, ale on nie chciał w ogóle spaść na dół. Musiałem go zabić z tych eksplozywów, nie? No nie chcę spaść, faktycznie. No właśnie, jakiś z dupy to jest. No. Boże, tu trzeba banana jump zrobić chyba. Mówisz? Czemu? No nie wiem, właśnie jakieś takie mam dziwne wrażenie. Do tej czachy chcesz wskoczyć, tak? No jestem już w tej czaszce i teraz aha. Chcę przeskoczyć z tej czachy tam na drugą stronę. A, rozumiem. Bo tutaj w tej czaszce no, chyba nic nie ma. Chyba, że tu się gdzieś można opuścić na dół rączkami, bo nie patrzyłem. A podświetlałeś tutaj tym... No, podświetlałem flarą, tu nic nie ma. No nie, jak się opuszczam rączkami, to nie, ja tam też nic nie ma. Widzę. No i mówię ci, że teraz tam chcę naprzeciwko skoczyć, po drugiej stronie czaszki, ale tutaj ewidentnie trzeba mieć... Kurde, nawet banana. No nie, ale tam nie ma gdzie. No właśnie, nie ma. Teraz tak patrzę, bo myślałem, że tym banana trzeba. Ale
A to nie jest do wspinania się taka dra... Tam się trzeba rączkami opuścić chyba z tego, co ja widzę, bo ja teraz na tym było ładowanie, wiesz? I no. Czy to nie jest? Ta! Dobrze, masz rację. To no. jest drabinka. No, ja bym tego nie wyczaił. Ale faktycznie widać, że to drabinka. Bo wiesz co, jak było teraz to ładowanie, jak zdałam sobie load, no. to było to od razu rzucało się w oczy to po prawej stronie. Rozumiem. Tam jest jeszcze jakaś wnęka, ale dobra. I co, dobra, ale fajny widoczek z góry. Bardzo. A! Jezus Maria, jak się przestraszyłem! Czy są jeszcze jakieś wnęki, wiesz, te oczy, gały, nosy. Zawał. Co to za jakieś czaszki tu? Ktoś mi się nadziera z sąsiadów. Mam nadzieję, że to nie słychać. No u mnie... U mnie widzę, pewnie będzie słychać, bo co chwilę jakieś dzieci piszczą, krzyczą na dole. No to co, idziemy tutaj, gdzie się te drzwi są otwarte. Tak, tak, dokładnie. I tu się kolejne otwierają. Tutaj nas częstować widzę chcą winem. No i są kości znowu na podłożu. A nie, Jezus, nie, to zmarnowałem jest... explosive, ja picole, nie. Nie, ja nie, nie, bo to jest, wydaje mi się, po prostu zwykłe, nie, to jest tekstura, zwykłe kości to tak, są. Tak, dokładnie. Ale to jest tak, jakbyśmy mieli to podpalić, widzisz to? No, widzę po lewej, no, to kadzideł. Dlaczego taka muzyka dziwna jakby... Leci z góry na nas coś, patrz sobie do góry. Okej. Okay. Ja pierdzielę. Już wiem, dlaczego dziwna muzyka. Aha, mam pochodnię. I co teraz? Ale gdzie pochodnia jest? W dziurze. Ale w której dziurze? A tu! Zabucha ogień, dobra. Aha, no i my mamy tu zdążyć... Aha, i my mamy zdążyć to podpalić. Aha! No mi się na nie pewno. Uda na bank. No mi też nie. A tu aż cztery są te... O, ja pierdzielę. No! Nie uda mi się. Zabraknie mi ciut. Coś się otworzyło. Jest. Mam to. Mam to. Czekaj, może mi się uda, tylko wezmę apteczkę. Dobra, udało mi się też. Rzucasz tą pochodnię w pizdu? A! Co? Właśnie się zastanawiam, co z tą pochodnią. Coś tu wyskakuje. Oh fuck. Ej, ale tam jest amunicja. No właśnie wiem i się zastanawiam, czy... Rzucę ją sobie tu z boku, bo to jest taki korytarz. Rzucam ją tu. Ja też. Ale ja chcę się wrócić po tą amunicję. Wiesz co, cofnęłam się po tą amunicję. I już nie wyskakują te nożyce. Widzę. No widzę, dobra. To teraz czekaj, idę w ten korytarz prawo, na prawo. Czy no, na prawo, tak? Dobra. Mhm, to a ja czekaj, też idę tu jest na prawo. Zamknięte coś. Krata jest zamknięta. No to dupa, nic tak. nie zrobimy. Na razie no pochodnie olewam, zostawiam ją sobie tutaj. Ja też, ja zostawiłam tam... O, ale scenka. Ładnie. Pięknie. Ja chyba sobie podgłośnię teraz tą muzykę, bo widzę, no że teraz, w tym levelu no, jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Tam jest jakiś posążek, widzę, do zabrania. No, jest posążek. Laleczka wudu, nie? Mhm. Kukiełka jakaś. A te flagi są spoczko. Mhm. Tymi czachami. Ja sobie podgłośnię. No ja mam nadzieję, że nie robię. Że nie robię źle. No ja też mam nadzieję, że nie robię źle. Ale ładna teraz jest ta muzyczka. I teraz tak, skaczemy tutaj na górze, czy tam na dole coś ten jest. Tam jest rekin na dole, dramat. Rekina widzisz, to może da się radę go zabić z dołu. Da radę, czy tylko nie? Muszę przeskoczyć na inną platformę, nie z tej, bo on jest pod nami. Aha, widzę go. Tak. Ale na niego nic no robi, i nie? Podgłośniłam i koniec. No u mnie na razie jest spoko. Wiesz co, mam wrażenie, że akurat jedna taka konkretna muzyka się podgłaśnia. Konkretna ścieżka dźwiękowa. A możliwe, możliwe. Dobra, teraz się pozbędę tego gówniaka. Jaki zakon jest wielki. Gówniaka. Dobra, zginął. I ogólnie to jestem na dole, nie? Zeskoczyłem. A jesteś na dole, a tak. Ja tu skaczę. Ale spoko, bo tu jest drabinka, więc w każdym momencie można wrócić się na górę.
To czaj tam, co tam jest. Mi się to nie, tak mam, wydaje. Czekaj, mam iść do ciebie tam na górę na razie, czy się rozdzielamy? No właśnie nie wiem, bo ja tutaj patrzę, czy da się. Dobra, tutaj to jakoś... idę do ciebie. Ja tylko zabiłem na razie rekina i nic więcej, nie? No ja też zabiłam tego rekina, ciulika. Cia. A gdzieś prowadzą te no parki? Właśnie, ja chcę tam wskoczyć jakby po ten posążek. Ale to nie będzie takie proste, przetana. Wszyscy tutaj teraz do mnie się, wiesz co, dosadzili. A, te szkielety. Cia. A, bo ty skoczyłaś nie na... Po prawej stronie zaczęłam. No, ja na lewo skoczyłam, nie z pozdro. A tam po lewej nigdzie się nie da dalej skoczyć. Okej. Okay. Jest... Doskoczyłam do dźwigni. Okej. Okay. I mamy liny. Aha, no już mi się wyłącza tu muzyka, jak skaczę na prawo. I to cały czas ta konkretna ona się podgłaśnia, ten wiesz? Szumy dziwne. Tak. No widzę kolce. A gdzie masz dźwignię? Tam przy tych no kolcach? Tam w rogu musisz sobie, zobacz. Jest w rogu taka wnęka, musisz tam doskoczyć. Od tych kolców. A, widzę. Spoko. No na ludzie. Mamy linę w takim razie. Po lewej stronie się pojawiła. Czyli tego, więc... do tego posążka nie dostaliśmy się, tak? No nie, na razie dobra. Nie. Dobra, bo myślałem, że tylko jakoś tam zebrałaś czy coś. Przypuszczam, czyli teraz to nie będzie takie proste. Skoczyć, nie? No możesz, ja sobie skaczę tutaj, bo na linę muszę się dostać. Możesz sobie też dołem oczywiście, bo przecież po drabince możesz sobie wejść później na górę, prawda? No, dokładnie. Ta lina... Aha, tu, dobra. Jest jeszcze ptak mi atakuje teraz. No, wyskoczył jakiś taki dziabąk. Jakiś niepociumany ten ptak. Tylko po co mi ta lina, tak na dobrą sprawę? Tak się zastanawiam w sumie. Aha, bo tak to normalnie byśmy tam nie przeskoczyli. No dobra, ta liana w zasadzie taka. No tak, tak. Bądźmy profesjonalni. Ja chciałem tam na początku skakać i mówię. No ale ona by tam nie wyskoczyła właśnie. Jezu, ten tak mi się zbagował, pierdziele go. On mnie zacznie teraz żreć, bo to się wkurza. Dobra. Dupa, przeskoczyłam to. Nie można się tak bardzo rozbujawszyk. Aż tak bardzo to nie wolno. Dobra, zginął w końcu. Jezu, ty dalej z tym ptokiem. No bo kurde, on mi się zbagował, mówię ci. Dobra, mam to. Ten zaś tu wstaje. A to teraz do tego posążka się dostaniemy. Tak, myślę, no. Że tak, bo widzę przejście. Jest! No wejrzesz, czemu? Mnie zrzucił. Muszę chłopa po prostu zabić. Jezu, a nie da się go zrzucić? Dobra, mam posążek. No, się. No ja jeszcze nie. Dopiero będę wskakiwać, bo musiałam się tu zająć panem. I w sumie muzyczka mi się jakaś odpaliła, ale gdzie my ten posążek w ogóle mamy włożyć, to ja nie wiem. Ja bym ci powiedziała, gdzie. W dupę. No, właśnie tak. Ptak zżre od tyłu. Teraz się tu rozejrzę w tej wodzie, bo może tu jest coś ciekawego. Pływałeś ja w tej wodzie, żeby się tak rozejrzeć? Trochę pływałem, ale teraz mnie znowu żre wszystko z każdej strony. Tu coś jest pod wodą zamkniętego. No widzę właśnie jakieś takie... A co w ogóle pisze przy tej figurce? Jakieś wazony, nie wazony, co to jest? Gdzie jest ta figurka? Arawak Idol. O. Nie no, pod tą wodą to ja tu nic nie widzę, powiem ci. No ja też nie. Jakaś dupa jedna wielka wołowa. Ewentualnie tam, gdzie w tym takim korytarzu coś było, to tam, ale tam gdzieś to można było wtrynić? Może na tą półeczkę gdzieś wrzucić, nie wiem. No właśnie nie wiem. Wróćmy się tam. No właśnie się wspinam po drabinie. Bo tam na pewno klucz był do użycia, prawda? W tej ta główna brama. No tak, chyba tak. Dobra. No tak, prawda, masz rację. Może zaś znowu ten ptak tu będzie.
A tutaj gdzie ta krata? No właśnie mówię, że tam może. No. Gdzieś. A ona się otworzyła w ogóle. Otworzyła się? Patrz, trzeba za pochodnią zapalić. Czyli trzeba wziąć pochodnię, dobra. Tak, ale patrz, jakbyśmy. A dobra, a gdybyśmy ją wyrzucili w pizdu, no to co? No byśmy byli w dupie, powiem ci, bo nawet powrotu nie ma już do tamtej lokacji. Poza tym tam była tylko jedna pochodnia, nie było więcej. No nie było. No właśnie. Jak mi ją do wody wrzuciła, no to co? No i jeszcze jakbyś zapisywała na jednym slocie, nie? No to co? No to dupa! Deseo, dupa! Od początku cały custom. Dobra. O Jezu, są kolce, uważaj. A to nie będzie sekret? A możliwe. A, takie rzeczy. A czekaj, tam jest apteczka, Boże, nie strzeliłem. No widzę. Tylko uważaj na te kolce, nie? Ale jakie... Aha, no masz takie... jakie kolce. No... Dobra, zginęłam. Nie, to nie jest sekret. Chyba. Nie wiem, czy tej figurki nie trzeba włożyć tam na górze, do tego posągu, na tym posągu, bo tak te łapki trzyma, zobacz. No jak ginę, się... kurde! A ja też ginę, teraz próbuję przeskoczyć po skosie te kolce i się nie da. No właśnie chciałam to zrobić, przeskoczyć po skosie i się nie da. Dobra, udało mi się. A sekret jednak, dobra. Jednak sekret. Jak ja to przeszłam wcześniej po to, bo ja nie rozumiem. Jak ja wcześniej przeszłam po tą apteczkę? Nie mam zielonego pojęcia. Też nie mam pojęcia. Ale po apteczkę to aha, tam nie starczysz normalnie, tylko tam nie ma kolców. No wiem, przed widzę. Apteczką. Dobra, mam sekret. To jest sekret jednak. Gadam głupoty z tym posążkiem. Dobra, i teraz tu są jeszcze strzałki. No i w sumie można wyjść. A! Fuck you. Fuck you. No ale to tylko strzałki są. No strzałki po dwóch stronach, dokładnie. No i ten, ta apteczka, tak, która była też. No i tu coś się wysunie pewnie, ja pikole. To jednak ale sekret, nie biorę czyli można. Dalej, nie? No ja też nie biorę, no ale w sumie jak mamy ją wziąć? Aha, bo tu jest skakanie, tak. Ale te. Ja pierdzie, dobra, ściechały mnie te, ale żyję. Trudno. Fajnie. A, i wróciliśmy się do początku. Do jakiego grzyba? Wcześniej, nie wiem. To gdzie my ten posążek mamy włożyć niby? Patrz no. Nie wiem, jak mam te ciachaczki pominąć. Nie, one mnie zraniły, więc... trudno, aha. Nie, mnie nie zraniły. Dobra, no to jesteśmy tutaj, no okej. Okay. No, co w takim razie dalej? No, zobaczysz, co się dzieje. No to do wody, nie? A! Dobra, do wody, a ja skaczę w dół. Czekaj, mam Uzi. Jak wychodzi się, to skoczysz no. I sekret. Po lewej stronie, na te takie skałki, tam jest taka zielona też tekstura. Na lewo, od razu jak wyjdziesz, to z góry skocz na lewo. Tam są dzbanki takie. I w tych dzbankach Uzi i to jest sekret. Dobrze. Czekaj, jak sensownie zejść na dół teraz? O, no da się. Wypierdzielać! Na lewo, aha, widzę. Masz jest. To? No, to tam jest. Ciekawe, czy woda to zniweluje. No, ale te gówna będą nas tutaj... Gdzie jest ta woda pieprzona? A nie z tej strony, Boże. Ale jak my mamy tu zejść teraz bezpiecznie? No ja zszedłem tam. Tam przy tym sekrecie nad łapkami. Przy ścianie. Aha, jest, tak? Tak. No chyba jakaś jazda to będzie. Przecież tu nie ma nigdzie wody. Tu będzie przy trzeba po ścianie łapkami? Co ty mnie tu pieprzysz? No, przy ścianie łapkami tam sobie zjechałem. Na sam dół praktycznie. Aha. Ja myślałem, że jakaś drabinka czy coś. Nie, ale powiem ci, Deseo, że tu nawet się wrócić nie da chyba. Przecież. Czy wrócić. Jak ja mam się wrócić? Jezu, już mam piksel życia, nie? To jest jakaś patola, powiem ci, patola. Patola. No, na razie lewą stroną idę, wracam. No, ja już jestem na samym dole, ale pytanie... Aha, bo ty na sam dół. No, a gdzie? Nie wracamy się gdzieś tam wcześniej? Nie wiem, bo jeszcze tutaj idę dookoła sprawdzić, czy coś tu jest, ale nic nie ma. Dupa.
No to bo przy tej, zjeżdżam na dół. No bo przy tej czaszce tam nic nie było przecież więcej, nic tam się wtrynić nie dało. No nie. I tutaj teraz wracamy to do kierujemy tej... te gówna do wody, tak? Tak, ale właśnie teraz jesteśmy przy tej przepaści, gdzie skakaliśmy po linę. Aha. I przecież nie doskoczymy do tej liny. Ona jest za daleko z tej pozycji, w której jesteśmy, więc ewentualnie można by było na dół zejść, ale nie wiem, czy się da. No ale ciekawe, czy się da, bo tu jest dość wysoko, no, ci powiem. No jest dość wysoko właśnie. Ci powiem, że ja tego już tak nie widzę. No mnie też zaraz zabija, ja mam piksel życia. Jak to zrobić? Nie wiem, gdzie w ogóle się można pozbyć tego gunwa. Gunwa. Tu na dół się nie da zeskoczyć, rozumiem. Chociaż poczekaj, jakby się miał pełne życie i bym się opuścił na rączkach, to może. Aż to przetestuję. Tylko mam coraz mniej apteczek, ci powiem. Coraz mniej. Czekaj, opuszczę się tu rękami. No żyję. Na dół się zostałem, no. No dobra, no to ja też tak zrobię w tylko takim razie. Tylko musisz mieć, no, nawet nie pełna, ale z pół, nie? I tu jest drabinka! Tu jest drabinka. No żyje. No i tu jest drabinka. No dobra, ale apteczka co dalej? Jest też w bazach, te gówna, no rozwaliłam. Ale to gówno naprawdę mi wkurza. To gówno cały czas lata, ale ty już idziesz po tej drabince? Tak, idę po drabince. Tam się rozejrzałem, ale nie widziałem nic ciekawego. No dobra, wierzę ci. Z której strony na tą drabinkę? Ale jak mnie to że... na tej drabince... Żerę, żerę. Jak cię to żerę. A nie, muszę sobie ale idę po tej drabince i normalnie mi zabrał całe życie, momentalnie. Żerę mnie. Żerę mnie. Dobra, bierz tą apteczkę, Dzido. Gdzieś tu idziemy. Czekaj, bo to jest jakaś dziura. A nie, tu nie ma dziurki. Aha, no to my się totalnie wracamy. No wracamy się, ale pytanie, czy tam gdzieś można było ten posążek włożyć, bo ja nie wiem. No z posążkiem to ci, to powiem ci, że taki trochę dramat, ale zaraz to wytkminimy. Ja chciałabym tą wodę. Ja też chciałbym wodę. Proszę, to jest dramat, że my musimy tyle taką drogę przejść, żeby, no, żeby te gówna tutaj potopić? No masakra, mówię ci. Chyba, że... A teraz się okaże, że się nie da, nie? Czekaj, gdzie tu było to wyjście? Boże, bo już się tutaj... Tu jest woda. No. Ale czekaj, w tej wodzie się da? W tej takiej płytkiej? Udało... Nie, no ja wróciłam do głównego całego takiego dobra, basenu. Dobra, czaję. No ale co teraz? Nie mam pojęcia zielonego. Dali nam figurkę i zadowolenie. Ja się, wiesz co, cofnę się do tam, gdzie był, gdzie były te pierwsze wrota. No dobra, pozbyłem się tego gunwa. No jest to klucz ewidentnie, no. Ale... Ale my mamy klucz! Port Royal! A skąd? LOL! A to ej, był tak... ten klucz! Mieliśmy jakiś przecież chyba, było coś. No tak, na końcu przecież poprzedniego levelu, no ale to co teraz w takim momencie, to mogliśmy tu od razu iść, a to co z tym idolem, który zdobyliśmy? Nie wiem. To po co myśmy tam byli? Ej, ale jak ty żeś tu wróciła, bo ja nie za bardzo ogarniam. Którędy? No po prawej stronie jest taka możliwość. Po prawej nie. stronie? Nie. No nie gadaj. Tu jest prawie... pochodnia. Do podpalenia. Co?! Ale to jest niemożliwe, my nie możemy się wrócić przecież w ten sposób. No nie da się po prostu. Dwie no, pochodnie. Nie, nie da się z pochodnią, bo przecież nie, tam nie była da się. Drabinka do góry. Nie, nie ma szans. Nie ma szans. Nie ma takiej opcji. Co tu się odpierdziela? Totalnie nie ogarniam. Ale faktycznie my jesteśmy lamy, bo my zdobyliśmy klucz wtedy, no tak. Tak. Ale ja nie, zawsze nie pamiętam takich rzeczy, jeżeli to jest pomiędzy poziomami, nie? Bo mi się zawsze no, kojarzy, że tak. W danym poziomie powinno się użyć danego klucza. Czekaj, bo tak, tak mi wyskoczył. Tak. I coś tam jeszcze ciekawego jest poza tą pochodnią? No wiesz co, nie wiem, na razie... Aha, tu jest jakaś wnęka jeszcze, można łapkę włożyć. A prawo? A, tu się ten idol wkłada. Ale na lewo poszłaś, tak?
No tu gdzie ten ptak ci wyskoczył? Czekaj, bo mi ptak wyskoczył przed świątynią jakby, tak? Aha, to nie, to ja już jestem w środku na lewo, tak? Bo a na prawo co tu jest? Na prawo? Nie. Aha, na prawo nic nie ma, dobra. Ale my nie mamy pieniążka. Ale nie, czekaj, jakiś... na prawo jest, są jakieś drzwi. No, ale tu i tak nic nie zrobimy, nie mamy pieniążka takiego. Bo taka moneta jest potrzebna, my nie mamy do żadnej monety. Mineta? Tak. A tutaj właśnie, dokładnie jest... tak jak mówisz. Tutaj gdzieś jeszcze jest ten, woda. Czekaj. Byłaś w takim pomieszczeniu z wodą? Właśnie zaraz tam pójdę, bo widziałam to pomieszczenie, ale jeszcze sprawdzę, tutaj można wskoczyć na górę? Nie można? Ej, ale to by zrobiliśmy to w sumie w złej kolejności, czy w dobrej, bo nie rozumiem. Właśnie, dobrej nie, chyba. W dobrej chyba. Idola tego włożyliśmy, więc w sumie fuksem nam się to udało. Tak. Jakieś nie armaty. Się na górę. No dobra, idę tam do tego pomieszczenia z wodą. Jest tam coś ciekawego? A tu się tego idola wkłada, dobra. Nie widziałem tam nic. A tą skrzynię się przesuwa? Nie. Aha, no i tu trzeba mieć ten pieniążek, faktycznie. Nie no, coś musi być w tym pomieszczeniu. Nie wierzę, że nie. Nie, tam chyba trzeba zestrzelić... Ej, czekaj, tu na górę można jeszcze się dostać chyba. No właśnie widziałam, ale nie miałam jeszcze punktu zaczepienia jakby z którego poziomu. Stąd chyba. Nie, stąd też nie, ja pikol. A stąd. Da się tylko jedną... Nie, stąd też się nie da, co tu się dzieje? A to da się przesunąć tą skrzynię? No da się suwać. Tak, którą? Rozwaliłam jedną beczkę i teraz w miejscu, w którym stała ta beczka, trzeba przesunąć skrzynię. Tą tutaj pewnie po prawej stronie zaraz jak się wchodzi. Jak się wchodzi, to po lewej stronie skrzynia. Znaczy beczka. No, beczka. To nie ta po prawej, bo ona ta po prawej się odznacza, ale nie, to nie ona. Ona jakoś mi bronią nie chciała tego zrobić, więc kuszą to zrobiłam, nie wiem. No ja chyba też to kuszą zrobię, tą eksplozywem. No i co się stanie, jak ja to tam postawię? No nie, pewnie coś się zadzieje. Nie wiem, co się stało. Czekaj, zaraz ogarnę. A spróbuj wskoczyć tam na górę przy tych armatach, bo tam może się jakoś da. Tylko... No właśnie, przypuszczam, że się da. Bo tam była taka skrzynia. Aha, bo to jest skrzynia. No dobra, jest, bo tu jest skrzynia. Ale no, tam jakby blokujecie sufit, nie? Aha. Dlatego też to jakby próbowałem, ale nie udawało mi się. Więc chyba tego się nie da tak zrobić. Jezu, jaka to jest masakra. No dobra, przesunąłem i teraz ci powiem, co tu się dzieje. Bo ja nie wiem, gdzie to nie jest to przejście po drugiej stronie, co mówiłem, że zamknięte drzwi są. No to idę zobaczyć. Zerknij. Tam naprzeciwko, nie? Tak, otworzyły się. No właśnie, masz rację. Masz rację. I co tu jest? Jakaś woda? U ciebie słyszę jakieś karetki, tak, jakieś coś. No. Tu jest wpłynięcie. Tak, tylko ja sobie tu rozwalam pod wodą te rzeczy, bo są znajdźki. A, balić te znajdźki. O, te butelki też się da rozwalić, fajnie. To wcześniej też mieliśmy butelki, nie rozwaliliśmy. Tak, no. Dobra, strzałki. To lecimy. A tu też jest butelka, ciekawe jak mam ją rozwalić. Jezu, ile tu skrzyń, to wszystko trzeba będzie wypłynąć i porozwalać. No chyba na dole. Będzie trzeba porozwalać, bo tu na górze nic nie ma. No. A może by dało radę... Czyli trzeba kuszę wziąć i tymi zwykłymi po prostu. A w tym pierwszym, no, ale... w tym pierwszym pomieszczeniu tam nic nie było poza znajdźkami, tak? Nie było tej monety żadnej. No nie, nie, nie. No ale poza... Aha, tu jeszcze. Ale tutaj ja rozwalam i nic tu nie ma. No nic. Co jeszcze można by było tutaj stąd rozwalić? No bo te skrzynie to nie. Nie da się ich rozwalić. Aha, tu są jeszcze przedmioty. No dobra, ale tutaj trzeba było stanąć coś od środka.
Czekaj, gdzie są przedmioty? Jeszcze jest taka beczka. Ta, to, to. Ja nie widzę tu żadnych innych przedmiotów. No nie, no wszystko to rozwaliłam pewnie, co ty. Ale jeszcze zobaczę te eksplodujące. No niby nie powinny zadziałać, ale... A tego się nie da otworzyć pod wodą? Właśnie teraz wpływam. Da się. Tak mnie to teraz się zastanowiło. Że to barykadowało, wiesz, żeby tak, móc tu po prostu wpłynąć. Aha, i tu też można wypłynąć. O jest. I tu jest butelka. Jakaś. No, jest moneta. W tej butelce. No to widzisz, to zrobiliśmy to w dobrej generalnie kolejności. No, powiem ci, że zajebiście nam to pykło. Mimo tego, że zlemiliśmy z tym kluczem. Jak włożymy tą monetę, to sobie zakończymy ten odcinek. Albo przed włożeniem monety, jak myślisz? Możemy zostawić przed. Taki, wiesz, możemy przed. Wiesz, tylko tam zrobimy taki polsat. Dobra, zrobimy taki polsat. Będziemy telenowelą. Żeby nie wiedzieli, co tam jest. A to był DCO pomysł, jak coś? Proszę wszystkie komentarze w stronę jej. Negatywne. Żeby nie zobaczyli, co tam jest po drugiej stronie. Czekaj. A słyszę ptaszka. Dobra. LOL! Rozwaliłem... Jeszcze jednego słyszę, Boże. Rozwaliłem w rogu, coś tam było, nie wiem co tam było w rogu. W tej sali tutaj, gdzie się wkłada ten pieniążek. Przy armacie coś i tu jest apteczka. Tu była armata to była? Nie wiem co to było. Ja już to wcześniej rozwalałam. Rozwalałaś, dobra, bo to ja tego nie rozwaliłem, tak. Tu mają apteczkę. Dobra, no to możemy kończyć, żegnaj się. Tak. No to moi kochani, bardzo was przepraszamy, ale pokażemy wam, co jest po drugiej stronie w następnym odcinku. Dziękujemy serdecznie, że byliście z nami. Do usłyszenia. Cześć. Pa, pa.